Prezentacja jest podzielona na trzy części. Najpierw spojrzymy na system oczami użytkownika, który wprowadza zgłoszenie. Później z punktu widzenia zespołu serwisowego. Na koniec przedstawię krótko dodatkowe funkcje i możliwości systemu Service Desk. Zalogujemy się do systemu jako przykładowy użytkownik Zuzanna Bąkowska, który będzie wprowadzał swoje typowe, codzienne zgłoszenia związane z systemami IT w przykładowej organizacji. Być może prowadzenie zgłoszenia w ogóle nie jest potrzebne, dlatego że użytkownik może skorzystać z bazy wiedzy po to, żeby samodzielnie odnaleźć rozwiązanie problemu. Baza wiedzy, którą nazwaliśmy w serwis desku forum, dlatego że mogą to być różnego rodzaju listy zagadnień, na przykład instrukcje, procedury, ale też forum użytkowników, wymiana doświadczeń. Przykładowo mamy tutaj grupkę instrukcji dotyczącą konfigurowania sieci firmowej, informacja o tym, jakie komputery mogą kupować nasi użytkownicy poprzez dział IT i tym podobne sprawy. Powiedzmy jednak, że ten scenariusz nie dał wystarczającego rozwiązania. Pani Zuzanna woli jednak zgłosić nowe pytanie czy problem do serwis desku. Ekran dodaj zgłoszenia prezentuje kilka takich spojrzeń na listę zgłoszeń. Po pierwsze, możemy wybrać najczęściej zgłaszane kategorie problemów jako domyślny katalog, z którego użytkownicy mogą zdecydować się, do której kategorii zaliczyć swoje zgłoszenie z krótkim dodatkowym opisem i jeszcze jakąś grafiką. Po drugie, możemy wybrać z kategorii, które ostatnio pani Zuzanna sama zgłaszała. Lub wreszcie wprowadzić zupełnie nowe zgłoszenie, wybierając wszystkie możliwe kategorie, czy przeglądać listę już istniejących zgłoszeń. Powiedzmy, że pani Zuzanna ma dzisiaj jeden problem typowy, jeden problem nietypowy. I typowym zgłoszeniem będzie potrzeba wymiany tonera w drukarce. Wybiera więc zadanie komputery i sieć, kategoria drukarki. To zadanie i kategoria automatycznie podpowiedziały się w zgłoszeniu. Temat, brak tonera w drukarce. Automatycznie też oczywiście osoba zgłaszająca. Priorytet został ustawiony przez system. Mogą być zmienione przez panią Zuzannę. Ponieważ wybraliśmy kategorię drukarki, to system podpowiada szablon opisu, który jest właściwy dla tej kategorii. Takie szablony możemy definiować dla poszczególnych rodzajów zgłoszeń, po to, żeby użytkownika prowadzić bardziej poprzez proces wypełniania zgłoszenia, tak aby dostarczył on wszystkie potrzebne informacje dla zespołu serwisowego, który szybciej dzięki temu rozwiąże problem. Rodzaj drukarki, powiedzmy, że laserowa. Nie trzeba dodawać nic więcej tego zgłoszenia, więc wysyłamy je do zespołu serwisowego. Drugi problem, jaki pani Zuzanna chciałaby zgłosić, dotyczy systemu ERP i jest to jakiś istotny problem z generowaniem raportów. Ponieważ nie ma go w katalogu typowych zgłoszeń serwisowych, ani nie był ostatnio używany, wybieramy widok prowadź nowe zgłoszenie. I tutaj możemy wybrać bądź z listy zadań system ERP i następnie jedną z kategorii właściwych dla tego systemu, czyli tu już nie ma drukarki laptopy, tylko za to jest awaria, rozwój systemu uprawnienia. Bądź też możemy przeglądać całą hierarchię dostępnych kategorii zgłoszeń serwisowych, które zostały zdefiniowane wcześniej w naszym systemie. Te zgłoszenia nie muszą być ograniczone do domeny IT. Oczywiście to jest taki obszar, w którym typowo o systemach Service Desk zwykle rozpoczynamy rozmawiać, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby objąć takim systemem na przykład zgłoszenia dotyczące administracji biura, drobne usterki, serwis samochodów, telefony komórkowe lub inne sprawy. I wtedy takich obszarów możemy mieć więcej, które są dostępne do wyboru dla użytkowników. I oczywiście zespoły serwisowe, do których trafiają takie zgłoszenia, mogą być różne zależnie od wybranego obszaru. Trzymając się naszego przykładu awarii w systemie ERP,
Nie mogę wykonać raportu ze sprzedaży. Ustawiam priorytet wysoki. System wymaga uzasadnienia priorytetu. Mogę dodać też oczywiście załączniki, wskazując jakiś plik, bądź wykonując zrzut ekranu, jakieś okno systemowe. Robimy zrzut tego ekranu do SOWK-a i następnie w serwis desku wykonujemy wstaw, grafikę, wklejamy ten ekran i zapisujemy. Wysyłamy zgłoszenie do serwisu. Pani Zuzanna wysłała więc teraz dwa zgłoszenia. One uzyskały akurat kolejne numery 9 i 10 w naszym systemie demo i trafiają do odpowiednich zespołów serwisowych. Przechodzimy więc do spojrzenia na system z oczami obsługi. Odpowiednie osoby z zespołów serwisowych, które są skonfigurowane jako pierwsza linia wsparcia, otrzymują powiadomienia mailowe. Te powiadomienia oczywiście mogą być skonfigurowane na różne sposoby. Szablon treści możemy dostosować, natomiast widać, że ten mail zawiera wszystkie istotne parametry, które wpisywał użytkownik. Możemy też wprost stąd przejść do wyświetlenia całego zgłoszenia w systemie. Opcje powiadomień mailowych możemy konfigurować na wiele sposobów, tak aby tylko te maile, które nas interesują, docierały do nas. Zgłoszenie od użytkownika trafia do systemu i jest zakładane w statusie otwarte. Jest ono przypisane automatycznie do jakiejś domyślnej grupy obsługi, natomiast dopiero kiedy przypiszemy wybraną osobę odpowiedzialną za jego rozwiązywanie, status zmieni się na analizowany. Monika Pomocna jest pracownikiem serwisu. Widzimy od razu, że ma dostęp do większego zestawu funkcji systemu, także zakres tych menu i przycisków na ekranie jest zależny oczywiście od uprawnień. Przechodzimy do listy obsługa zgłoszeń. Tu widzimy na samej górze, bo w tej chwili są posortowane według daty wpływu zgłoszenia, dwa utworzone przed chwilą zgłoszenia, oba w statusie otwarte, dotyczące drukarek i dotyczące problemu z systemem. No to rozpoczynamy od tego bardziej pilnego. Załóżmy, że to zgłoszenie jesteśmy właściwą osobą, żeby zająć się nim, więc wykonujemy operację przypisania. Grupa, która została automatycznie wybrana przez system dla tej kategorii Service IT jest właściwa. Osoba, którą mamy przypisać, mamy do wyboru panią Monikę albo pana Mariusza. Możemy też, że powiem, wybrać to automatycznie, przypisz siebie. Zgodnie z przedstawionym przed chwilą schematem status zmienia się na analizowane. Możemy wybrać następną operację, na przykład dodać notatkę wewnętrzną, przekazać informację o tym, jakie działania podejmujemy do zgłaszającego lub też na przykład zadać pytania osobie zgłaszającej. Ponieważ jest to zgłoszenie istotne, awaria systemu, wysoki priorytet, dla tej kategorii zgłoszeń automatycznie system nalicza parametry SLA. Te parametry zazwyczaj mierzymy jako dwa cele serwisowe, czas reakcji i czas rozwiązania problemu. Widzimy, że czas reakcji łącznie dla tej kategorii zgłoszeń tutaj wynosi 4 godziny, dla czas rozwiązania 16 godzin, przy czym czas reakcji został już zakończony, ponieważ jest to czas do przypisania osoby odpowiedzialnej, potwierdzenie, że przyjęliśmy zgłoszenie do obsługi. Czas rozwiązania jest w toku i będzie biegł tak długo, aż zgłoszenie będzie po stronie serwisu. Teraz przekażę to zgłoszenie do osoby, która go je zainicjowała. Powiedzmy, że potrzebuje upewnić się w jakiejś dodatkowej sprawie. Wysyłam pytanie do zgłaszającego. Status zgłoszenia zmienił się na weryfikowane. Bieg czasu rozwiązania w parametrach SLA został zawieszony. To znaczy nie jest ten parametr, ten licznik jeszcze zakończony. Nie wiemy, jaki będzie czas rozwiązania, ale system domyślnie jest tak skonfigurowany, że kiedy zgłoszenie jest przekazane na drugą stronę, to ten licznik zatrzymujemy. Możemy parametry SLA dopasować elastycznie do specyfiki Państwa pracy i ewidencji tego SLA u Waszych klientów. Osoba obsługująca ma też więcej zakładek na tym ekranie, na przykład może przeczytać parametry kontraktu serwisowego, gdzie tutaj jest
ustawiona dodatkowa informacja, z którą może zapoznać się, po to, żeby nie szukać tych informacji za każdym razem oddzielnie. Może przeglądać log wykonanych działań, może ewidencjonować czas swojej pracy i przesłane załączniki. Czyli nasz wcześniej wspomniany zrzut ekranu. Na ekranie działań widzimy też, jak po kolei kształtowała się komunikacja pomiędzy użytkownikiem zgłaszającym problem a zespołem serwisowym. Teraz obydwa nasze zgłoszenia, zarówno dotyczące z awarii, jak i drukarki, przekażemy do osoby zgłaszającej. To pilniejsze zgłoszenie już jest zweryfikowane, czyli po stronie użytkownika. Tym drugim zgłoszeniem teraz trzeba się jeszcze zająć. Czyli również przede wszystkim przypisujemy osobę. Jeśli ten problem jest prosty, nie wymaga jakiegoś większego wyjaśniania, to możemy dodać tylko na przykład notatkę wewnętrzną na przyszłość dla siebie. To będzie informacja, której użytkownik nie otrzyma. Taki dopisek, który nie zmienia statusu zgłoszenia i przekazać do zgłaszającego. Ale tym razem nie jest to pytanie, tylko gotowe rozwiązanie. To zgłoszenie również przeszło do statusu weryfikowane. Teraz z powrotem zalogujemy się do systemu jako pani Zuzanna. Oczywiście użytkownik jest poinformowany mailem o tym, że zgłoszenie wróciło do niego. Natomiast na ekranie systemu, tutaj na zakładce Service Desk, widzi między innymi w pierwszej kolejności zgłoszenia oczekujące na Twoją weryfikację, czyli to, gdzie piłka jest po stronie zgłaszającego. Brak tunera w drukarce. Wyświetlamy to zgłoszenie. Zapoznajemy się z najnowszym wpisem. I to, co nam pozostaje w tym momencie, to albo odpowiedzieć, że jednak toner został wymieniony nie w tej drukarce, której się spodziewaliśmy, lub potwierdzić, że wszystko jest dobrze i zamykamy zgłoszenie. W tym momencie zgłoszenie staje się zamknięte. Gdybyśmy zamknęli je omyłkowo, niechcący moglibyśmy otworzyć je ponownie. Każda z tych akcji jest odnotowana razem z osobą, terminem, komentarzem, rodzajem działania w rejestrze działań serwisowych. Z naszej listy zgłoszeń oczekujących na weryfikację jedno zgłoszenie już zniknęło. Drugie dotyczące raportu. No tutaj sytuacja jest oczywiście bardziej skomplikowana, więc nie będziemy zamykać tego zgłoszenia, tylko odpowiemy na pytanie akcją przekaż do serwisu. Ponieważ odpowiedzieliśmy, zgłoszenie znowu jest po stronie serwisu. Status zmienił się na analizowane. Natomiast nie jest on już po stronie zgłaszającego, dlatego kolejne zgłoszenie zniknęło z listy oczekujące na Twoją weryfikację. Te zgłoszenia pojawiły się teraz w kategorii Twoje zgłoszenia w toku. Możemy przejrzeć po kolei nasze akcje serwisowe wykonywane danego dnia w rozbiciu na poszczególne kroki, czyli dwa zgłoszenia utworzone, dwa zgłoszenia przekazane z powrotem do serwisu, po to, żeby błyskawicznie przenieść się do tych zgłoszeń i sprawdzić jakieś szczegóły. Te działania, które przed chwilą oglądaliśmy w systemie, odpowiadają krokom w procesie workflow. Zgłoszenia analizowane, czyli przypisanie osoby odpowiedzialnej po stronie serwisu, przekazanie do zgłaszającego, które zmienia status na weryfikowany i status weryfikowany w najprostszej możliwej ścieżce kończy się akceptacją i zamknięciem zgłoszenia lub też w przypadku dodatkowych wyjaśnień, pytań lub jeżeli przedstawione rozwiązanie nie jest wystarczające, zgłoszenie wraca z powrotem do statusu analizowane od użytkownika. Nieco bardziej rozbudowane możliwości tego procesu. Po stronie obsługi możemy oddzielnie odnotować status oczekiwania poza serwisem, czyli na przykład laptop przekazany do serwisu, musimy poczekać 2 tygodnie na wymianę dysku.
możemy wtedy odnotować oczekiwany termin powrotu i system automatycznie przypomni po 2 tygodniach, żebyśmy sprawdzili z serwisem sprzętu, czy to urządzenie jest gotowe. Przypisanie innej osoby czy zespołu, które może zajmować się danym zgłoszeniem, bądź też klasyfikacja, czyli zmiana kategorii lub zadania serwisowego. Jeżeli użytkownik na przykład wpisał zgłoszenie pod kategorią laptopy, a ono w rzeczywistości dotyczy drukarki albo drony. Pokrótce przejrzymy tylko dodatkowe funkcje i możliwości systemu. Statystyki zgłoszeń serwisowych. Może to być oczywiście interesujące dla oceny pracy zespołu serwisowego, żeby zobaczyć, jak te statystyki kształtują się w różnych dniach, czy jest jakaś sezonowość, ile zgłoszeń wpływa każdego dnia, ile jest rozwiązywanych. Ewidencja wyposażenia pracowników, ponieważ bardzo często zgłoszenia będą w kontekście jakichś komputerów, telefonów czy licencji na oprogramowanie, możemy prowadzić w tym samym systemie Service Desk prostą kartotekę sprzętu powierzonego użytkownikom razem ze szczegółową ewidencją różnych atrybutów tego sprzętu, takich jak pamięć RAM czy wielkość dysku w komputerze, po to, żeby łatwiej orientować się w tym, jakim sprzętem dysponuje użytkownik, nie pytając go za każdym razem o to, jaki jest numer seryjny jego laptopa. Wnioski o nadaniu i odebraniu uprawnień. Przygotowaliśmy dla tych funkcji oddzielny formularz po to, żeby w taki sposób hierarchiczny budować dowolną klasyfikację grup uprawnień i uprawnień. I dzięki temu na przykład przełożony czy pracownik sam dla siebie może wnioskować o przydzielenie pewnych uprawnień. Na podstawie sumy tych wniosków, zestawu uprawnień i daty nadania uprawnień buduje się ewidencja, do jakich danych w naszej organizacji użytkownik ma dostęp. Można to analizować na przykład pod kątem czy to dostępów takich bardziej technicznych do systemów IT, czy na przykład dostępów do zbiorów danych osobowych. Później, kiedy użytkownik zmienia na przykład stanowisko lub też kończy pracę, możemy korzystać z tej ewidencji, żeby wykonać zmianę odebrania uprawnień i odbierać te wszystkie uprawnienia, które wcześniej sukcesywnie nadawaliśmy użytkownikowi w toku jego pracy. Karty zadań, czyli mechanizm definiowania pewnych sekwencji kroków dla powtarzalnych procedur. Mogą to być procedury zupełnie dowolne, od administracyjno-kadrowych, jak tutaj na przykładzie kroki związane z rekrutacją nowej osoby, z rozpoczęciem pracy, po kroki bardziej techniczne, IT. Możemy na przykład założyć taką kartę zadań obchód serwerowni i osoba, która tę serwerownię sprawdza każdego dnia, oznaczy, czy UPS-y są w porządku, klimatyzacja w porządku, backupy się wykonały, nie ma czerwonej lampki na żadnym urządzeniu. To wszystkie funkcje, które chcieliśmy tak w pigułce przedstawić Państwu z systemu Service Desk. Z przyjemnością przekażemy dodatkowe informacje o systemie lub też przygotujemy działający system demo skonfigurowany pod kątem Państwa struktury organizacyjnej, wybranych kilku pracowników, czy też takich kategorii zgłoszeń serwisowych, jakie mogą być właściwe dla Państwa organizacji, żebyście mogli sami przekonać się o tym, na ile proste i przydatne jest takie narzędzie.